czekaliśmy na jakieś konkretne propozycje, rozmowy i tak dalej. Dwa konkretne postulaty. Zatrzymać import z Ukrainy. Przemyt, nie import. Przemyt bez podstaw handlowych. Drugie, Zielony Ład do kosza. To jest zabójstwo dla rolnictwa. Jeżeli to zostanie po nas, nawet teraz, do końca miesiąca mają nam dać ochłapy, mają dać dopłaty do kukurydzy. Wszystko, co takie nam dają, tą jałmużnę małą, to jest tylko przetrwanie, nie wiem, pół roku, rok dłużej. Jesteśmy kolejni do wykończenia. Zobaczcie, wykończyli stoczniowców, dali niemieckim stoczniom robotę, naszych wykończyli, bo gdzie się zaczęło wszystko? W stoczniach. Nie ma już tego środowiska, gdzie się zaczęło wszystko. Następni poszli do kasacji górnicy. Też było ładnie, bo w ramach emisji, redukcji emisji, bo energia wytwarzana z węgla niezdrowa dla klimatu i tak dalej, więc trzeba likwidować kopalnie. W białych rękawiczkach były protesty, górnicy ustąpili, poszli na układy, dali im jakieś rekompensaty i tak dalej. Górnictwo już teraz widać, że umrze całkiem. Są plany, gdzie się mówi o odejście całkiem w energii, we wszystkim od węgla. Została jedna grupa, która może się przeciwstawić. Teraz jesteśmy my i mamy do wyboru. Albo utrzymamy tą naszą wolność, ale już teraz nie odpuścimy, albo się zadowolimy właśnie tymi 200 zł do tony zboża może jakieś dadzą, albo do kukurydzy, albo jakieś tam odstępstwa niby od ekoschematów. Co to nam da? Przetrwamy jeszcze rok, dwa, trzy, a co z tymi młodymi rolnikami, którzy stoją? Już oni nie mają szans przetrwać. Dla mnie może jakoś dociągnę do emerytury, już niedługo zostało, prawda? Ale mój syn musi dalej się z tym borykać. Tak samo wasze dzieci, wasi synowie. Serce się raduje jednemu, że jesteśmy jak jeden. Nieważne, czy ten popiera Solidarność, czy innych, czy OPZZ. Tu jesteśmy, nikt jeden drugiego nie pyta, kto. Organizatorem jest Solidarność Rolnicza, ale wszyscy jesteśmy razem. I tu mamy szansę. W ciągu tych dwóch miesięcy zorganizowaliśmy się, jesteśmy jak jedna ręka. Teraz już mamy podpisane w poprzednim tygodniu, za dwa lata spotkamy się znowu z ogromnym zagrożeniem, gdzie jest potrzebna nasza jedność. Za dwa lata będziemy mieli, do Polski już jest przydzielone 900 tysięcy uchodźców. Zachowajcie wszystkie kontakty i wierzę, że przetrwamy teraz i wierzę, że zorganizujemy się i później, że nie będzie tak jak w Berlinie albo w innych miastach, że w Sokółce na pływalni nasze dzieci będą napastowane przez uchodźców, że nasze kobiety, nasze żony, córki będą się bały wyjść na ulicę. To jest nasze zadanie. Tak jak tu jesteśmy, to mamy pilnować. W nas, rolnikach, w tej chwili zostaje, tak jak nas nazywają już niektórzy, ostatni bastion.